Dzień dobry, Patrycja Kolerska, Biuro Karier. Moim dzisiejszym gościem jest pan Marek Dyjasz, który swoją służbę zakończył po 30 latach pracy w pionie kryminalnym. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nasz ekspert ma bogate doświadczenie w dziedzinie zwalczania przestępczości kryminalnej. Czy mógłby pan się podzielić swoim, jakie były motywacje do pracy akurat w dziedzinie śledztw kryminalnych? Tak, ja pracę w policji zacząłem jeszcze w latach 80. Jako młody chłopak po skończeniu szkoły średniej pracowałem półtora roku w normalnym zakładzie produkcyjnym, ale zawsze pociągało mnie praca w organach ścigania. No wtedy wiadomo była milicja, bo policja powstała w 1990 roku. Zawsze to chciałem robić. Nie była to oczywiście fascynacja kapitanem Żbigiem czy tam innymi komiksowymi jakimiś bohaterami, ale czułem, że to jest moja jakaś taka droga życiowa. Dlatego zdecydowałem się na założenie munduru jako młody chłopak, 19-latek i no, zdjąłem go mając lat prawie 50 nieprzerwanie. To był piękny staż pracy, czyli to była po prostu pana pasja. Pan to po prostu czuł, że musi pan to robić, to nie było żadne z przymusów, tylko po prostu stało się pasją. Tak, to była bardzo fajna i do tej pory jest przygoda życia. Zachęcam, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na życie, na zawodowe życie przede wszystkim, do zainteresowania się właśnie tą płaszczyzną bezpieczeństwa. Ja nie będę tutaj mówił o takich górnolotnych stwierdzeniach, pomoc społeczeństwu, zwalczanie przestępczości, sadzanie tych ludzi, którzy popełnili przestępstwa do więzień, bo możliwości w policji jest bardzo dużo. Od policji kryminalnej, czyli ościgania, zwalczania przestępczości, po prewencyjną, czyli pomoc ludziom, po logistykę. Tutaj cała paleta możliwości dla młodych ludzi, którzy no, chcą się spełnić, czy chcą mieć jakąś pasję życia, jest do tych możliwości naprawdę jest dużo i do tego zachęcam. A jakie największe wyzwania były, z którymi musiał się pan zmierzyć podczas swojej przygody? Przez 30 lat służby wiele takich wyzwań było. Przede wszystkim to, ja przeszedłem wszystkie kariery i szczeble zawodowego tutaj takiego sukcesu w policji. Od zwykłego policjanta, który prowadził postępowania przygotowawcze, śledztwa albo dochodzenia, po kierowanie biurem kryminalnym. Kończyłem swoją służbę w 2012 roku, po Euro 2012, jako dyrektor biura kryminalnego. Największe wyzwanie to było zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli ludźmi. Niestety to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Ja za tych ludzi odpowiadałem. Jak byłem naczelnikiem Wydziału Zabójstw w Komendzie Stołecznej, 5 lat, no to była praca niebezpieczna. Jak później już stałem się normalnym, typowym urzędnikiem w Komendzie Głównej, to również musiałem uważać i organizować pracę policjantom nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce, bo nadzór nad policjantami kryminalnymi prowadziłem ja, żeby im się nie stała krzywda. To jest ogromne brzemię, które na każdym przełożonym tutaj ciąży. A ludzie są nieobliczalni, szczególnie jeżeli chodzi o przestępców. Jeżeli wysyłałem kogoś na zdarzenie, jeżeli wysyłałem kogoś na zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy, brałem odpowiedzialność, że temu człowiekowi się nic nie stanie. I przestępcy również, no bo to nie chodzi o to, żeby go tam pozbawić życia od razu, tylko żeby go zatrzymać i postawić przed organami ścigania, ale przede wszystkim odpowiadałem za policjantów, żeby oni wyszli z domu, przepracowali 8, 10, 12 godzin służby i wrócili do tego domu bezpiecznie. To było największe wyzwanie. Ale też presja społeczna i presja opinii publicznej za sprawy, które no, nie są wykryte, czy nie były wykryte. No bo społeczeństwo jednak i wymiar sprawiedliwości jest powołany do tego, żeby no, posadzić tych przestępców za kratki. Tak my to mówimy kolokwialnie. Nie zawsze to się udawało zrobić szybko w ciągu 48 godzin. Czasami trwało to pół roku, czasami rok czasu. Napięcie, presja społeczna, presja też przełożonych powodowała, że no ciągle w stresie. Sukcesem było to, jak się komuś udowodniło popełnienie przestępstwa. Trafił on przed oblicze prokuratora, a później przed oblicze sądu i został prawomocnie skazany. Była satysfakcja, była taka
radość z dobrze wykonanej pracy zawodowej. No ale były też takie sprawy, które nigdy nam nie wyszły, czyli nie stanął ten sprawca przestępstwa przed wymiarem sprawiedliwości, no i został bezkarny. Takich spraw niestety trochę było. Było więcej tych spraw zakończonych, które się okazały sukcesem, niż tych takich mniej. No tak, raczej tutaj, jakbym tak zbilansował sukcesy i porażki, no więcej było tych spraw wykrytych. No i to jest satysfakcja, no ale wykrywalność w Polsce przestępstw kryminalnych, ale też i gospodarczych jest naprawdę na wysokim poziomie. Kryminalnych ponad, czy tam coś około 60-70%, gospodarczych dużo więcej, bo to jest łatwiejszy proces, chociaż bardziej długotrwały. I z tego się trzeba cieszyć, bo w Polsce jest naprawdę bezpiecznie, jeżeli chodzi o wiktymność ofiar. No jeżeli swoją postawą, swoim zachowaniem prowokujemy do tego, żeby ktoś na nas popełnił przestępstwo, no to nie dziwmy się później, że jesteśmy tą ofiarą i ktoś nas pobije, okradnie itd., itd. Ale jeżeli tego nie robimy, jeżeli stosujemy zasady bezpiecznego życia, no to w zasadzie nic nam nie grozi. Od tego są organy ścigania, żeby no, zapewnić nam tutaj taką stabilność życia i bezpieczeństwo no, codziennego życia i to robią. Raz lepiej, raz gorzej. Ja wiem, jakie są hejty na policję, jak złą prasę ma w tej chwili policja. Ja myślę, że to przejdzie po pewnym czasie. No, też i sami policjanci do tego prowokują swoim zachowaniem, swoim postępowaniem. Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć. No, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, przestępczość też się zmienia. Dobrze, żebyśmy byli no, krok za przestępcą, to już będzie dobrze. Ja nie mówię, żebyśmy tutaj zrównali krok, bo to jest nigdy niemożliwe. Zawsze to my jesteśmy jako policjanci, czy jako funkcjonariusze służby bezpieczeństwa obserwowani przez przestępców, niż odwrotnie. No nie ma w tej chwili inwigilacji. Bardzo dobrze. No ale trzeba ciągle czuwać, żeby no, społeczeństwo czuło się bezpieczne. A jest może jakaś taka sprawa, która Pan najbardziej zapadła w pamięć? Takich spraw jest dużo. No, sukcesem na pewno zakończyła się sprawa zabójstwa, czterokrotnego zabójstwa w Kredytbanku w 2001 roku. Media opisywały tę sprawę dość szczegółowo. Trzech sprawców pozbawiła życia trzy dziewczyny, które pracowały w oddziale Kredytbanku w Warszawie i ochroniarza, czyli poczwórne zabójstwo. Udało nam się ich po 4 miesiącach zatrzymać, udowodnić im to przestępstwo, no i odbywają karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego wyjścia bodajże po 40-45 latach bezwzględnego więzienia. No i to był niewątpliwie sukces. W tamtych czasach, a to były lata 2000, było niebezpiecznie. Na napady na banki się zdarzały, ale nie z takim tragicznym skutkiem jak tutaj ten w Warszawie. Były też inne przestępstwa, które szczególnie mi tutaj utkwiły. Pięciokrotne zabójstwo na działkach w Warszawie. Sprawa małej Madzi z Sosnowca, też tak mocno opisywana i pokazywana w mediach. To te, które, bo ich było naprawdę dużo. Same zabójstwa to jest około 600 zdarzeń rocznie w Polsce. Każde z nich to jest sprawa indywidualna. Nie każde z nich wychodzi tutaj. Nie każde z nich powoduje to, że udaje się policji doprowadzić do tego skazania tego sprawcy. Takim moim trochę taką porażką jest sprawa zabójstwa warszawskiego taksówkarza w 2000 roku. Sprawca został ustalony. Otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Niestety był to policjant, czynny policjant. Przedmiotem jego zamachu, oprócz życia tego taksówkarza, był samochód. Zapragnął taki samochód mieć i no, najkrótszą drogą tutaj poszedł, czyli pozbawił życia właściciela. Dlaczego porażka? Postawiliśmy go przed sądem, otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast nigdy nie udało nam się znaleźć ciała tego taksówkarza, czyli corpusu delicti. Do tej pory ta sprawa gdzieś tam głęboko we mnie siedzi, gdzieś mam jakiś taki niedosyt. Ten sprawca nigdy nie zdradził nam, policjantom, gdzie te zwłoki ukrył. To jest taka trochę wykrycie sprawy 50-50. Satysfakcja jest, ale nie do końca. Chodzi o to, żeby no, rodzina miała
gdzieś ten grób i mogła tą przysłowiową lampkę czy wieniec położyć. Nie udało nam się tego zrobić przez prawie 20 parę lat. To jest bardzo długo. Tak, to jest i myślę, że to już nigdy, może on kiedyś powie, gdzie ukrył te zwłoki, no bo w zasadzie nic mu już nie zależy tutaj, no ale niestety do dnia dzisiejszego nie zdradził tej tajemnicy. To jest niestety taka trochę też porażka organów ścigania, ale też i moja. Ja od tego nie uciekam. A jakie pan miałby rady dla osób, które chcą podążyć taką podobną ścieżką zawodową kariery, jak pan tutaj, czyli w dziedzinie śledztw kryminalnych? Bardzo dobre pytanie i tutaj zwracam się do młodych ludzi, do naszych studentów. Warto jest podejmować pracę w organach ścigania, warto jest założyć ten mundur. Trzeba tylko pamiętać, żeby być człowiekiem, żeby stosować zasady, które są wpisane w rotę ślubowania policyjnego. Być człowiekiem i dla ofiary przestępstwa, ale też i dla tego, który popełnia to przestępstwo. Grać tutaj tak według polskiego prawa, nie stosować bezprawia, bo to się szybko mści. Wielu policjantów, którzy myśleli, że są takimi brudnymi Harymi, skończyło swoją służbę zawodową i karierę zawodową właśnie przez takie nie do końca profesjonalne działania. Być człowiekiem, stosować zasady, pracować rzetelnie, a te awanse, zaszczyty, medale, kolejne stopnie na pagonach na pewno przyjdą i będzie satysfakcja. Naprawdę jest satysfakcja, jak po 30, 35 latach, czy nawet chociaż po 20 latach odchodzi się na emeryturę i człowiek może sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć: zrobiłem wszystko to, co do mnie należało. Nie zmarnowałem tego życia i pomagałem ludziom. Może to jest takie troszeczkę patetyczne stwierdzenie, ale satysfakcja jest, proszę mi uwierzyć, i do tego gorąco zachęcam. Bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać i mogłam dowiedzieć się ciekawych rzeczy o panu tej karierze zawodowej. I bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Uczelnie WSB Merito.